Czy można porównać coś, co znamy, z czymś, czego nie znamy? Zastanawialiście się kiedyś, jak pierwsi chrześcijanie radzili sobie z obecnością cierpienia w ich życiu? W zasadzie od Ewangelii Mateusza do Objawienia Świętego Jana widać, że oni mieli sobie ciągle przypominać i zestawiać dwie rzeczywistości – ziemię i niebo. Mieli patrzeć na te rzeczywistości i uświadamiać sobie, że ziemia to jest coś, co jest pełne cierpienia, owszem, ale też coś, co jest tylko chwilowe. Natomiast niebo to jest coś, co jest pełne radości, która trwa na wieki. I pierwsi chrześcijanie powtarzali sobie, warto teraz się trudzić, warto wytrwać, bo czeka nas nagroda w niebie. I apostoł Paweł w tym wersecie, który widzieliście przed chwilą, a który dobrze by było, Piotrek, żeby się tu też pojawił, apostoł Paweł też dokonuje takiego porównania. Mówi o tym, że utrapienia tego czasu są niczym w porównaniu z chwałą, która nam się ma kiedyś objawić, w której mamy uczestniczyć. Ale ciekawa jest istota tego porównania. Wyobraźcie sobie dwa owoce. Kwaśną cytrynę i słodką, soczystą brzoskwinię. Kosztujecie cytrynę, no i mówicie, rzeczywiście kwaśna. Ale potem kosztujecie też brzoskwinię i dopiero w porównaniu zdajecie sobie sprawę z tego, jak kwaśna była cytryna, a jak słodka jest brzoskwinia. I być może wydaje Wam się teraz, że porównam cytrynę do tego ziemskiego życia pełnego cierpień, a brzoskwinię do nieba pełnego radości. Nic bardziej mylnego. Apostoł Paweł mówi, że te dwie rzeczywistości, które staramy się porównać, są tak naprawdę nie do porównania. Dlatego, że niebo to jest taki owoc, którego jeszcze nigdy nie zakosztowaliśmy. Niebo to nie jest ziemia pozbawiona zła. To jest coś zupełnie innego. Pytanie, czy na coś takiego zupełnie innego czekamy? Czy zadowalamy się tylko i wyłącznie brzoskwiniami? No to z mojej strony wszystko. To są twoje notatki? Mhm. To jeszcze raz, jednego jeszcze nie powiedziałem.